Tam się widzę, w tamtym lustrze, a ty się pewnie pewnie będziesz się widział w tamtym lustrze. Ja się tu za tą deską. Jak ty już tak? Nie wiem, tak. Cześć kochani, witamy was weź serdecznie. Weź jeszcze raz. No bo wiesz, jak taki to kot. Dobrze, tak jest. Dobra, zaczynamy. Czekaj, to już schowamy. Cześć kochani, witam was serdecznie na Zielonym Oknie. Dzisiaj towarzyszy mi Justyna. Słuchajcie, Justyna postanowiła zamówić sobie trochę takich zabawek elektrycznych, no i erotycznych, nie elektrycznych. No i będziemy rozpakowywać, wam pokazywać. Mam nadzieję, że jesteście ciekawi. Cześć Justyna. Cześć. Gdzie to zamówiłaś? No w internecie. Dobra, otwieramy. Tu jest parę takich... Nie, no dobra, no skąd my to mamy? To jest z Baumschule Horstmann.de. Rośliny oczywiście. To nie jest tym razem taki unboxing, wiecie, roślin domowych. To są rośliny do ogrodu. Nie? Tak. No. Coś innego. To nie jest żadne zabawki, wiecie, erotyczne. Justyny. Nie tym razem. Nie tym razem. Dobra, to ja tutaj otwieram. I dam ci, gdzieś to mogła też to pokroić. Tylko ciekawe, czy tutaj nie ma słomy w środku. Karton. Połowę ty, połowę ja. No. Daj dziecku. Albo muż. Mogłeś całość lepiej ty. Dobra, nic się Pocięłaś nie stało. Się? Nie, nic się nie stało. To ci wycmokam. Żyjemy. To później. Żyjemy. Słoma. No jest słoma. Ja mówiłem, że ktoś tutaj przyszedł ze słomą w butach, bo jest pełno słomy na podłodze. Tym razem nie to wiedziałem, nie ja. Kto to był. Ja se wytrzepałem, wiecie, buty na zewnątrz. No dobra. Co za ściółka. Nie muszę iść po karton inny. Do tej słomy? No. No dobra. Albo worek może? A byłem pewien, że będzie słoma. Czuć słomą, nie? No. Takie normalnie, wiecie, co się dzieciństwo przypomina. Żniwa. Żniwa. No żniwa. Do żynki ty. No do żynki, żniwa. Ja pamiętam, jak Justyna była mała. No. I z gołą dupą latała po dworze, no. Po śniegu. To były czasy. Tak, po słomie. Po słomie. Ała. Co ty Damian, coś ty tam zamówił. Uważaj, co to jest? No co to jest? Jakiś kolec. Uważaj, patrz, no. Tu też wychodzi, widzisz? Boże. Widzisz. To atak jest tutaj. Tak, wszystko mnie atakuje, Damian. Wszystko cię atakuje. No chciałam ci, widzisz, pomóc. Powiesz? A tu najpierw nóż. Co ty nie powiesz? Teraz kolce. Co ją tu atakuje? Tak może powyciągamy z grubsza wszystko. Mhm, a później będziemy odbijać. Ty, ale tu czekaj. Jest przywiązane chyba, co? Nie, bo to leży u góry, nie? Czy jak to jest? A, no najwyżej musimy tak to może wyciągnąć po kolei. Albo z całym pakunkiem. Tak, z całym pakunkiem to wyciągniemy. Położymy na bok. I potem powiemy, co to jest. Po kolei. No dobra. Wiesz, w Niemczech albo... tu jest skład, nie? Nie, jak to się mówi? Łat i skład. Wszystko ma swoje... Tak. Swoją kolejność, swoje miejsce. Nie wszędzie, ale często. Ale często. Dobra. Co to jabłonki? Co to jest? Nie wiem. Ale zabawki to ty masz erotyczne z kolcami. No, no widzisz, atakują mnie. No dobra. Ładnie to wygląda w sumie, no. Nie?
Ale jakie to ma kolce, nie? Ruhe in Stahl, bitte. Bitte jetzt du? Zobacz. Przyniesiesz mi plaster później. O Jezus. Dobra, możemy dalej nagrywać. Wytniesz to, nie? Zobaczymy. Wytniemy ich? Wytniemy ich. Jakieś maliny. Ile tego tutaj jest? Tu coś jeszcze no, jedno? Trochę. Trochę tego jest. Trochę jest, nie? No. To co, dobra. To też mogę wyjąć? Czy coś tu jest zawinięte? Nie, to mogę wyjąć. To nie jest tam pod spodu coś? Nie, to jest tutaj tylko tak, o. A, dobra. Dobra, słuchajcie, paczka została wysłana w czwartek, dzisiaj jest sobota, no to czyli dwa dni szła. Szybko. No i zaczynamy może od pierwszej rośliny. Ale od której? Od tego może. To od jest tej kolczastej, żeby jej się pozbyć stąd. Ciarniaste. To są dwie, nie? Czy jedna jest? Dwie. Nie, jedna. Jedna dole jest druga. Bo to ma kolce, tak? No i patrz. No i co? Aha, dobra, widzę. No. Słuchajcie. Dobra. A widać ją w ogóle, Damian? To zaraz pokażemy, to tylko może tą jeszcze wyciągnę. To czekaj, to ja wyciągnę ją. Nie. Damian, jak to strzeli na mnie. Cię opryska. Tylko nie na włosy. Tylko nie na włosy, no. Nie na włosy. Dobra, wyciągniemy wszystko, bo tutaj jest ciężko określić, co to jest. To jest do niczego, nie? To jest do niczego. To jest wszystko do niczego, słuchajcie. Znaczy o ten patyk mi chodziło. A, tu jest słoma. Dobra. To jest patyk do niczego. Okej. Dobra, to ja to wyciągam na moją stronę. I zaraz tutaj ściągnę karton, żebyśmy mogli wszystko fajnie. Czekaj, to ja też to wyjmę na moją stronę. Albo i nie wyjmę. Mogę ciągnąć? Bo mamy jeden patyk. Aha. Widzisz, ten patyk jest u ciebie i u mnie. Musimy się podzielić tym patykiem jednym. Dobra. Dobra, tutaj mamy to. Dobrze, że tu jest etykietka, wiadomo co to jest, nie? To jest najlepsze. No. Mam nadzieję, że też tutaj rachunek jest. Ale rachunku nie ma. Może nawet lepiej. No ale nie wiadomo co to jest. No masz przecież kartki, nie? No ale nie wszędzie. Jak nie wszędzie? Jak u babci w stodole. No. Ty nie ma tutaj, nie, rachunku. Będzie dla Reksia do budy. Reksiowi nasypiemy do budy. Dobrze, pozbywamy się tego kartonarza i wam mówimy co tu się zamówiło. Daj, to może ja wezmę ten kart. Nie, no. Patrz. No ja jestem czysta, nie? Prawie. Dobra. Barwów jak zawsze. Liść mi jakiś tutaj atakuje. Dobra. Zacznijmy może od tej pierwszej rośliny. No, ta, która pierwsza mnie zaatakowała. Tak. Słuchajcie, zamówiłem to. To takie ma... To takie ma, patrzcie, pomarańczowe owoce. No, jak to się nazywa? Hipopoche? Hipopea. H jest nieme, tak? Czy jak to? Hipopea. H jest nieme. A, hipopea, no. Hipopea, no. Ty dobrze czytasz po łacinie. Jaka światowa, patrzcie. Nanosiła tutaj w słomy. Ale coś tam przeczytać umie, nie? To jest Hipopea ramidoes. Ramidoes. To jest... teraz nie wiem, czy to właśnie kwitnie na czerwono, czy na żółto, czy na biało, ale to ma właśnie takie czerwone... słuchajcie, ardest? Nie. Jak to się nazywa?
Takie a co masz na myśli? No takie właśnie te owoce dzikie. I te ptaki właśnie jedzą i zamówiłem te dwie rośliny z myślą o moich papugach, żeby one na jesień miały te właśnie owoce, słuchajcie. Tylko nie wiem, czy to właśnie kwitnie na biało. A później ma pomarańczowe owoce. Na jesień. I te owoce, słuchajcie, trzymają się całą zimę. Weißdorn to jest tutaj w Niemczech. Tutaj mam, patrzcie, mam je, a no nie, to jest to właśnie. To jest to samo po łacinie. Hipopea. Ramadoides, no. No szkoda, że tutaj nie ma żadnej etykietki. No ale z tymi kolcami i co, jak te ptaszki mają to jeść? To się to, takie wychodzą jakby grona tego. I te grona, tak jak jarzębina, coś w tym stylu, tylko że jest takie bardziej oblepione. I to się obcina i daje się ptaszkom. I to można mrozić na zimę. No. I można potem zamrożone, odmrożone dawać ptakom jeść. To jest bardzo zasobne, wiecie, witaminy C i takie inne rzeczy. Ale jak to się nazywa, co ci teraz nie powiem. Szkoda, że nie ma tutaj nazwy. To może jakoś by się udało na niemiecki po prostu, wiecie, przetłumaczyć, nie? Bo to poloniści i Dolczmecza i... Poszukamy, napiszemy w komentarzu. No, takie mamy dwa. Ale to będzie krzew. Czy to będzie drzewo? Co to będzie? To jest krzew, drzewo. Tutaj jest... To duże to będzie? To kwitnie od marca do maja. A nie, tu jest napisane do 4 metrów, tak? Czy o co w tym do chodzi? Do 4,5 metra. Wysokie to jest. I ma kolce właśnie. No to w sumie drzewo. No, teraz tylko nie wiem właśnie... Ale możecie zobaczyć tutaj na tym zdjęciu, może coś będzie widać. W razie czego to ja wam dodam zdjęcie do... Do komentarza. Koło fortuny, czy co? Dobra, to mamy to z głowy. Dobrze. Tutaj mamy... To najniebezpieczniejsze z głowy. Tak, tu jest... To się nazywa po niemiecku Weiße Flida. Biały bez, ale to nie jest bez. Ja wam też rzucę zdjęcie i to pięknie kwitnie, szybko rośnie. No szkoda, że... A coś to może coś tu jest? Nie, tutaj nic nie ma. Nie, to jest... To jest takie... Takie, co możesz jeszcze kupić. Rododendrony, klematisy, o. Jak sadzić? No, szkoda, że nie ma tutaj właśnie tego rachunku. To takie ma właśnie, jak są kwiaty, takie długie kiście, albo są różowe, są niebieskie. A to się nie nazywa są... bez północy? I to rośnie takimi kiściami? No. I to ma takie pałeczki, takie to się nazywa bez północy, bez południa? Tak? No. Ja nie wiem. Nie to. Liliak? Nie. Nie. Listerinia? Bez północy? I to takie kolorowe ma te? No i są takie różowo-niebieskie. Takie, dokładnie tak, bez północy to jakoś tak się nazywa, bo to długo właśnie, kwitnie, no. To długo kwitnie i motyle bardzo to lubią. Tak. Dlatego kupiłem też dla motyli. To może być to, bo ja nie wiem, jak to się po polsku nazywa. Weiße Flida, oda Flida. Tak. Tu jest po niemiecku Flida, czy jak to mówiłem? Sommerflida się nazywa po niemiecku i to jest White Profusion. Prowizją mi się zgadza, nieważne. Jak to się nazywało, co kiedyś chodziło po domach i namawiało ludzi na ten... Prowident. Biały prowident. To jest biały prowident, słuchajcie, rośnie szybko. Jeżeli macie małe ogrody i mało miejsca, to nie bierzcie, bo to rośnie tak szybko, jak właśnie od setki prowidenta. Tak. Wytłumaczone jest wszystko. Chodziło po... No przecież tak było, nie? No było. Na wioszu nas wszyscy brali te prowidenty. No. A potem a co tydzień... 100%, a nie? 100%. Jak? No to było... Ja nie wiem, czy u nas ktoś tam miał z rodziny, ale wiem, że niektórych to często odwiedzał. I ludzie mieli potem problemy. Bo to było 100%, tam było... I to było tygodniówki chyba, nie? Bo to były chwilówki. Tam było bierzesz na miesiąc i oddajesz 100% po miesiącu. To były chwilówki. Ty masz nawet na brodzie słomę. Tu masz. Tak? No. Słomię się. No. Jestem jak ten, strach na wróble.
Słomą sypie. To może marzannę zrobimy z tej słomy. Dobra. 21 marca, nie? To już było. Czy to jest kwiecień, jest Boże, kochane. To już było. No, dobra, tu umiesz czytać po tym. Kreatura, coś tam. Paul Scarlett, tak jest napisane. Słuchajcie, to jest... to ma kwitnie na biało w sumie, całe takie te. I potem ma takie też owoce. Biały dorn. Biały kolec? Nie. Jak to się nazywa? Jeżąb? Nie. Mówisz do mnie rebusami. Zobaczcie może z bliska, jak wygląda. A nazywa się jak? Kratageus. Nie, gdzie ty to czytasz? No tu. Nie, no Paul Scarlett. No dobrze, to jest tylko nazwa, no. Nazwa tylko tej rośliny. A tutaj? To jest tylko rozmiana, to nie, jest nazwa. Nie, a Eszter? Roddorn. 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 Ale mi to pachnie jak bez. Nie pachnie ci jak no to bez? Tutaj ci pachnie bez. Nie, ten pachnie jak bez. I to też ma kolce. Takie tu. Fajne rosną drzewa, na biało kwitną na wiosnę, a potem takie są właśnie tutaj owoce, mi się wydaje. Tylko, że nie wiem, czy to są białe owoce, czy czerwone, ale mi się wydaje, że bardziej, że białe owoce. I kwitnie na biało. Całe gałązki są takie białe, takie fajne drzewa. I potem ptaki jedzą owoce na jesień z tego. Ja wiem. To co to jest? Ja wiem. Ja wiem, jak to wygląda, tylko nie wiem, jak się nazywa. Są takie białe kuleczki później, tak? Może i tak być. Tak mi się wydaje. To też jest kupione specjalnie papug, bo to ma bardzo dużo ma witaminy C i innych tam różnych rzeczy. Ale to się nazywa, no? Kurde. Szkoda, że nie ma rachunku. Będę mógł googlować. I a kiedy najwyżej... to przyszło? Nie leży gdzieś na stole ten rachunek? Nie, no to powinno być przecież na kartonie gdzieś przyklejone, nie? A z drugiej strony? Możemy ze złej strony otworzyliśmy. Nie ma, nie, bo tu jest góra. A z boku? Nie. Oni wysłali mi rachunek online, dlatego nie ma rachunku w środku. Mi się teraz przypomniało właśnie. Ty dupo. No nieważne. Może nam się jeszcze przypomni, słuchajcie. I tutaj mamy coś i jeszcze tutaj jednego. Tutaj mamy coś jednego. Nie wiem, co to w ogóle jest. A, tu też jest Budleja. A, już powiedziałam. Przepraszam. Nie, no, nie, co to jest? Ty mówiłaś północy, nie? Nie, no to jest... to było, nie? Ten biały bez. To jest to samo? To jest to samo, tylko to jest właśnie żółte. Budleja. Budleja, dokładnie. Zamgold. No. O, tu jest coś po polsku kwitnące, bla, bla, bla. A nie, bla, to na no, tutaj po polsku nie powinno pisać? Niejadalne. Tu jest. Beautiful bush. No tak jest napisane. No beautiful butterfly. Bush. Co? Butterfly. Nie, beautiful. Butterfly, założymy się? Cicho. Budleja. No to jest beautiful blues. Blust. No to jest też ten... to jest też ten właśnie bez północy. To jest białe. A ten będzie żółty. Ale ja zamówiłem białe i takie żółte. To nie mogę teraz tego wyobrazić. Że, nie, że to białe wziąłem. Ja rozumiem żółty, ale biały? Do czego tam biały będzie mi pasował? Do obrusku? No. No ale biały? No. Taki komunijny, taki... No nie wiem, no. Może wcale nie jest biały, na pewno masz biały? No ale pisze, to jest... White. White. To są na pewno te same? Weissa... No, to patrz, pisze Budleja Davidi, a to jest Budleja. Dobra, a to jest Budleja. Sungold. Sungold. Xveriaja. Nie, ale tu jest Sungold, tak? Tak, to jest odmiana tego, ale to jest.
Ksewariana. Ksewariana. Chcę Mariana. No, Budleja chce Mariana. Nie nas, tylko Mariana. Niestety, ale jestem trochę tutaj rozgoryczony. Rozgoryczony? Tym, że nie mamy tutaj żadnych, no. Słuchajcie, rachunku, naprawdę, ale mimo wszystko. Na doniczkach też nie ma, tak? Nic napisane. Nie ma nic napisane na doniczkach. A tu jest tylko pokazany kwiat, to wam pokażę. Wrzucę zdjęcie do filmiku przy każdej roślinie, jeżeli mi się uda znaleźć te rośliny w internecie po polsku, bo mnie najbardziej te właśnie drzewka interesują, no ale to jest tylko to. A wiecie co, bo najdroższe to były te właśnie te rośliny tutaj posadzone w tym kartonie zawinięte, w tej folii. Aha, dobra, ja zapomniałam o nich, powiem bo ci szczerze. Były najdroższe. I tu jest też jest super. A nie, no mają, dobra. Mają. Nie, mają kartki. Mają kartki, no to chociaż przynajmniej to. I tu są dobra. Cztery duże rośliny i cztery małe. Wyciągamy? Nie, jak cztery. Cztery dwie. Dwie małe, dwie duże. Cztery duże. Cztery duże i dwie małe. Tak. Dobra. Tutaj gnije, patrz. Oni może już to zapakowali 5 tygodni temu. Albo dobrze podlali, wiesz, tak od serca. Bo ja czytałem właśnie dużo... A skąd to jechało w ogóle? Skąd to było wysłane? Ze schodów Niemców. Ze wschodnich Niemców, które jechało. Dobra, co my tutaj mamy? Słuchajcie, mamy tutaj dwa razy. To ja odwinę drugą, czy nie odwijamy drugą? Możesz. To ja odwijam drugą. Postaram się nie pokuć i niczego... Aha, chciałam powiedzieć, że ja mam tylko ziemię. No, naprawdę, to było takie drogie. Ja myślałam, że mam tylko ziemię. Słuchajcie, to jest hosta. Hosta Sibo Diaba. Sibo Diaba Big Daddy. Dwa razy. Jak ty to stoi, nie? Jakiś zawinięty, patrz tutaj. Hosta Big Daddy, dobra, no. To mogłeś tylko ty zamówić, nie? No. Nie, bo to jest to, że one takie wielkie liście robią. Tworzą bardzo duże liście. Dobrze tu piszę? Ja, no, teraz trzymając te doniczki w rękach, no to jestem trochę zawiedziony, że ja nie wiem, ile to kosztowało. Około 15-20 chyba euro za każdą tą, za tatusia każdego. No to naprawdę małe. Mam nadzieję, że w tym roku te hosty jeszcze trochę urosną. No zobaczcie. Powinny tak. Trochę urosnąć, bo są tutaj widać, że są one dobrze prze... A tu wychodzą korzenie, tak? Czy co tu jest? A tu no, wychodzi następna, patrz, od noga. Ale to są korzenie, tak? Czy to są korzenie. Tak, to są korzenie. O. No dobra, tutaj mamy Big Daddy dwa razy. A tu z boku, co tu wychodzi? Tu? Co to jest? To jest nawóz. Aha, ja myślałam, że coś zimnego. Tu ci wychodzi, patrz. A tu? Aha, to jest nawóz, tak kulki, tak? Mhm. To jest nawóz właśnie taki długoterminowy. Mhm. Ale twój jakiś zawinięty, nie? No. Do góry. No. Wiecie... Jak zwiochy, to zwiochy, kurwa. Jak zwiochy, to będzie cały... To ci strzeliło po buzi? No. No co ty? Ja bym chciała ten nawóz zobaczyć. I to ci tak strzeliło? No. Bo ty żeś to rozgniotła, nie? No. Rozgniotła. No, a no, patrz. Ja chciałam zobaczyć, czy to jest twarde. A, one są jeszcze teraz na mi strzeliło, teraz tak. Są nawiezione, żeby one jeszcze, wiecie... no, żeby je trochę podpuszować. Widzisz, że mnie nie wysypie teraz. To w tym nawozie tam było. A ty masz takie rzeczy alergię? Jak ci na buzi prysnie? No. Tak? No nie wiadomo, co było w tym nawozie. A wiesz, co jest w tym nawozie? A. No, a. A. No. A, bo ty o nawozie. No ja o nawozie, słuchaj. A. To co? A tutaj już lepiej to wygląda, nie? Takie większe, nie? Te
członki tutaj większe wystają. Tak, Justyna? Te już są trochę większe. I tutaj wychodzą już młode rośliny, albo to są korzenie. To są korzenie. Roślina wychodzi tutaj tylko jedna. I to jest hosta Kult Empress W. Ja mam to samo, tak? Tak? Tak. Tak kupiłem. X-Kult, tak? Tak masz samo? X-Kult. Myślałem, że coś tam mignęło. Nie. X-Kult. Hosta X-Kult. Ona też właśnie należy do tych hosty, do tych host, które tworzą takie duże liście. No to już będzie na pewno spora roślina. W poniedziałek. Jak duże te liście? Duże. To znaczy jak duże? No takie już porządne. Takie talerze już. Takie 30 jak... centymetrów. Takie już będą duże liście. I to jest taka niebieska, mi się wydaje, coś w tym stylu. Że jest takim niebieskim kolorem lekkim. Ale co? Liście. Liście takie są duże, jasno-zielone z niebieskim. No. No i to już będzie mamy ciekawe. Tutaj jedną doniczkę, drugą doniczkę. Trzeba będzie w poniedziałek po doniczki jechać i sadzić. W doniczki czy do gruntu one idą? Teraz pójdą do doniczek, a potem zaraz do gruntu. Normalnie do gruntu. Normalnie do gruntu i w cieniste miejsce. Nie na prażące słońce, bo to... A w zimę co? Przykrywamy? Czy prażące to... słońce. Prażące słońce. Słońce? Słońce. Słońce. Prażące słońce. No. A w zimę co? Przykrywamy? Będziesz je... Przykrywamy, albo je na jesień po prostu wsadzę do gruntu. A dlaczego nie? A kto mi zabroni? Mój ogródek. Moje hosty. Paradise. Mój paradise. Mój paradise. I z nami nawiązał z wami, no byliście przecież na odcinku, widzieliście, co sadziliśmy. A był odcinek? Był odcinek. Z sadzeniem? No, no oczywiście. O, a ja tu mam coś. Brzozy sadziliśmy. I te inne rzeczy. Brzuski, moje ulubione. Miejmy nadzieję, że kaczki nie zjedzą. A ty tu masz dwóch? No ja mam tutaj dwóch, jeszcze coś rośnie. Co to jest? To jest owłosienie. No właśnie. I tam gnije, widzisz? Gdzie? Tutaj z dołu, osłonka tej jednej. O Jezu, jakie korzenie ja mam. Ale zarośnięte, patrz, jaki zarośnięty. No, to dobrze, to będzie fajnie. Nie dobrze, rosło. A jak wyjmiesz z tej osłonki, będziesz chciał? Wyrwę, Justyna. Patrz, tu jest też pleśń. Widzisz? Bo to za mokro było widocznie. No, trzeba będzie robić reklamację, niestety. Proszę Państwa. No dobra, nie, ale co to są te włosy, które ja tu mam? Co to jest? Łonowe. Weź. To jest z tamtego roku z liścia. Reszty zostały. Poczekaj, to są te same? W? Kult? Kult. Nie, to ja mam inne. No teraz mamy co innego. Teraz mamy hosta fluctuans. Fluctuans. Sagę? Sagę. Saga. Jak herbata. Sagę, no, bo jest ae. No saga, jak herbata. No. Jest jeszcze saga w Polsce? Jest. Jest? W niedzielę, nie? Familiada, saga, nie? Saga. No. Nie? I familiada. Pierw było 30 ton, potem była familiada. I ten, potem, i disco polo, szaza. Potem było właśnie disco polo. I potem był teleekspres. I? Co było po teleekspresie? Klan leciał zawsze w ciągu tygodnia, nie? No. W poniedziałku do piątku. Jakieś filmy były zawsze wieczorem. W niedzielę? Western jakiś. Doktor Queen. Doktor Queen. Western, no. Romantyczny Doktor Queen. Doktor Queen. I spać. I gnicie. No i co? Siódma godzina, naleśniki albo budyń ściągnięty i do łóżka, nie? Do wozu. No i spać. Mm. Nie było zmiłuj się. 8 lat i człowiek musiał iść spać. Czy tak, się chciało, czy się nie chciało. Czy się chciało, czy się nie chciało, nie? Tak. A to więc jeszcze raz. Hosta fluctuans. O, fluctuans. Saga. I to jest, pisze, że to jest duża gelprand, czyli jest na brzegu, jest żółta funkia. Na brzegu liścia jest żółta. Czyli te będą niebieskie, a te będą... Fioletowe, żółte. A te będą żółte. Żółte, a to są... Tatusia, duże, Big Daddy, czyli są
takie duże hosty. No i to tutaj trzeba będzie kupić 3 nowe doniczki, duże, zasadzić. Na jesień można to w sumie ściąć i można też czymś... I można coś... I to można przykryć jakimś flizem czy czymś. To jest twój Big Daddy tutaj. Ale co to jest? No ślimak, dlatego tak siedzę. On przyjechał, patrz, na gapę. On przyjechał na gapę. Dlatego tak siedzę. Ale zobacz, jak zasuwa, trzeba go może na dwór wynieść, co? No, trzeba wyjść, bo tutaj wyschnie. Jak on jedzie? Pasażer na gapę jeszcze się znalazł. No, patrzcie, przyjechał. No, przyjechał z... Z nadmorza tam gdzieś. Z nadmorza przyjechał na wakacje. Ja tak właśnie mam, jak mam te rośliny z importu i tam... Daj mi listka. Jest. A, żeby jakieś pająki nie ten z Kolumbii nie przyjechały. No daj liścia mu dam, no co będzie tak po stole chodził. A, ja mówię, jakiego liścia? Nie, to ta właśnie ziemia, że ta ziemia miesza się... No wiadomo, że w małym stopniu, ale zawsze miesza się z tą naszą tutejszą ziemią, nie? Jak są rośliny na przykład skądś tam... A nie boisz się, że coś przyjedzie? Jak ja byłem parę razy w Turcji, no to zawsze chciałem sobie przywieźć trochę ziemi z Turcji. Albo piasek. Przecież tam jest piach. No to piach, nie? No ale po co ci ten piach? No tak o. W słoiku sobie mieć. No każdy ma jakieś tam swoje... Jakieś tam no niektórzy wożą kamienie, czy kubki, nie? Czy no, magnesy na lodówkę, a ty będziesz ziemię wozić. A ja lubię sobie jakąś przywieźć, jakąś szyszkę, albo jakiegoś kamienia skądś. A nie zawsze wolno, nie? No właśnie. Nie, nie zawsze chociaż wolno. Udało mi się raz przywieźć z Turcji poprotkę. No i tam wiadomo, że przeżywali towarzysze tam podróży, że na pewno nam, że mi tę paprotkę wywalą i w ogóle. No ale tam nikt nie zwrócił uwagi na nią. Taką normalną paproć z ogrodniczego. Z Istanbulu. Może dlatego, że to była normalna paproć, a nie jakieś egzotyczne, nie wiadomo co. Nie wiem, wiem, że skądś tam też przecież orchideje sprowadzają, nie? Cięte. Z Filipin. Ludzie kupują na Filipinach, nie? Czy gdzieś tam. No, dzieci kochane, kończymy tą imprezę. Tak. Bo się bateria zaraz rozładuje. Idziemy nakleić plaster. Idziemy plaster nakleić. Tutaj uratować ślimaka. Świat. Uratować ślimaka. Uratujemy ślimakowi świat. No. No bo tak. No, no. Co tutaj biedny zrobi, nie? No zdechnie. No, liścia mu dam, ale nie jest zainteresowany. No bo on jest trochę teraz, wiesz, trochę zdezorientowany, nie? Taką podróżą. No. Jeszcze taka tutaj siedzi w koszulce pomarańczowej, nawija cały czas macharon na uszy. Różowej. A w różowej. W różowej. Z różowymi paznokciami. No. I tutaj nawija jakieś... opowiada. On teraz, wiecie, bo tam na górze na Niemcach mają też inny akcent, nie? I dialekt. Tam w ogóle takie typowe już Niemcy tutaj jesteśmy, że też można ślimak nie rozumieć. No to się ta część z tym myślisz, się trzeba liczyć. Jest. No. Myślisz, że aż do Polski go wywieźli. No, on myśli, że on jest w nowej wsi królewskiej. Na końcu świata. Albo tam gdzieś pod Braniewem. Na końcu świata. Na jakąś wioskę go wywieźli. No, tutaj... Próbuje uciec. Nie wie, co ma ze sobą zrobić dziecko. Naprawdę, tak chcę teraz pomyśleć o tym ślimaku, nie? No. Że zabrali go, stamtąd i tak. Uratujemy świat ślimakowi jednemu. Tak. Całego świata nie uratujemy, ale ślimakowi. Ale jednego ślimaka, tak. Tak. I tym właśnie akcentem żegnamy się z wami. Jeżeli film przypadł wam do gustu i chcecie takie unboxingi, może nie tylko unboxingi, ale w ogóle jest obiecała, że będziemy nagrywać zazielenianie jej balkonu. Mówiłaś. Obiecałam. No. Tak. Pojedziemy kupić kwiaty. I potem sadzić. I potem na balkonie. Sadzić. No oczywiście. I wam pokażę ciebie, wszystkie ja bez ciebie kąty. Nie posadzę, tak? I wam wszystkie kąty pokażę, Justyny. Tak. Nie żartuję. Tylko te dobre. Te bezpieczne. Te bezpieczne. No to trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że... ja tutaj oczywiście dogram jeszcze we wtorek, jak tutaj będziemy wszystko... Ja będę sadził. Marta oczywiście, Pancia czeka na Martę, dużo osób czeka na moje kaczki, może będzie, nie wiem czy będzie ciepło, ale chyba raczej jeszcze nie, trzeba będzie te żółwie też powoli już
po prostu powoli je wyciągać, ale to chyba jeszcze za wcześnie, tak powinno być około no nie mniej niż 15 stopni w nocy, no tak do 12, 13 może jeszcze iść, bo my mamy swoją chałupkę, ale tak to już jest potem, wiecie, kryminalnie dla nich, do tego trzeba czekać, ale te tutaj rzeczy we wtorek posadzimy razem i spróbuję położyć podłogę pod moją ławkę. Nie wiem, czy drewnianą. Mi się uda. Nie wiem, czy mi się uda, czy nie, ale może zrobimy to. Tą drewnianą podłogę, no. Z takich klapek drewnianych. No. Tak. To trzymajcie się, pozdrawiamy. Pa, pa. Pa, pa. Trzymajcie się. Zdrówka. Do następnego razu. Justyna ba się z moimi widzami, tak się mogę pożegnać. Pa, pa, czoł. Jak ze mną, to cześć. Jak zwierzaki. Pa, pa. To, wiesz, to są moi ważni ludzie. A ze mną jak się żegnasz? No. Dobra, trzymajcie się. Jeżeli będziemy mieli 2000 wyświetleń plus, to wpadamy na Justyny balkon. Dobrze. No, dobra, trzymajcie się, papa. Już mogę powiedzieć papa? Papa. Papa. Tschüss.